Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. Ja sobie jeszcze tylko tutaj zrobię, o, taki zapisik jeden. I lecimy do znacznika zapytania. Co tym razem przygotował dla nas ten ktoś, coś i w ogóle? Przejęcie. Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you up. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. Well, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. Oh. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. All right, I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. Żółki, aby Cezar mógł na nią przeskoczyć. We need to jack a truck on the freeway. It's headed to San Fierro. Zajebiście, że ja umiem na motorze jeździć, nie? Okej. Którędy ja mam? Aha, pewnie mam wjechać na most, co? Zaczyna się. Dobra, jeszcze raz. Cezaro, jedziemy. Dlaczego ja nie umiem jeździć na niczym w tej grze? To jest okryte tajemnicą. W ogóle mam jeździć po tym? Czy gdzie tam? Aha, bo to jest na tym. Dobra, jedziemy tymi torami walić już. W ogóle co miałem mówić? Chyba nieuchronnie zbliża się szkoła latania. No, niestety. I trzeba się już do tego trochę szykować mentalnie. Teraz tam na górę nie wjadę, nie? Podejrzewałem, że nie będzie lekko. Ach, dobra. Spróbuję jakoś wjechać na tym. O, tu jest, patrz. Ja pierdzielę. Spokojnie, Cezaro, nie bój się. Chyba przeżyjemy. Ja pierdzielę, dlaczego ten motor się nie słucha? Dlaczego musieli wymyślić motor? Dlaczego on nie może jechać, a ja bym kurde sobie skoczył?
Zanim on się zbierze. Zanim on się zbierze do skoku. No skocz! On za. Gdzie on jest? Skakuj! No skakuj, Paulo! Jest. Zabierz to, zaraz nie złap ciężarówkę. Ale on nie chce skoczyć mi tu. Może po drugiej stronie spróbuję. Nie udało ci się ukraść ciężarówkę. Spokojnie, Andrzej. Nic się nie stało. Jeszcze raz. Za pierwszym razem nigdy się nie udaje. Nigdy. Coś ty. Kto za pierwszym razem misję robi? Błagam cię. Kto? No, nikt przecież nie robi za pierwszym razem. Jedziemy jeszcze raz. Dawaj, chodź. Nie tutaj. Wiesz, jedźmy może raz prawilnie. Jezu. Dobra. I zobaczcie, policja! To jest policja właśnie. No, może trzeba z tej strony, bo z tej strony jest drabina, nie? Jezu! Dobra, wycofaj szybko. Jeszcze raz. Coś nie chce skakiwać za bardzo. No toż przecież już bliżej nie mogę. Czemu z tamtej strony nie chcesz, pytale? Patrz, tu byś miał. Tu masz drabinę fajną. Nie chcę. Widzicie to? Jedź. Ciężarówko głupia. Dobra, spróbuję tak. Nie udało ci się ukraść. Ale on nie chce skoczyć na tą ciężarówkę. Co ja mogę na to poradzić? On ma takie ruchy. Nie wiem, jak ja mam tą ciężarówkę ukraść, naprawdę. Serio. Z lewej strony próbuję, z prawej strony byłoby mu łatwo, bo jest kuźwa drabina, ale z tamtej strony w ogóle nie chcę. Ja nie wiem, jak mam to zrobić, naprawdę. Ale ta gra jest strasznie. Siadaj, typie, bo... Czemu nie mogą zrobić odwrotnie? Ja bym sobie skoczył na ciężarówkę i święty spokój byłby. Tędy. Jeszcze tym dziadostwem motorem muszę jeździć, no... Zmiłuj, Tasi. O szkury! Okej, naprawdę mnie coraz bardziej rajczuje. Przy lataniu mogę nie wytrzymać, naprawdę. Oleję tą grę totalnie i w dupie będę miał. What's the plan? I'm gonna pull alongside and you gonna hop aboard. Oh shit, you didn't mention that on the phone. It'll be a walk in the park. Tell Kendall I love her.
No niech skoczy na tą... Pieprzej samochodzie głupi. Dobra, mamy tą ciężarówkę przed sobą. Oj, te auta wszystko zepsują dzisiaj. Naprawdę. No wsiadaj! Ty też! Jezu. No i co ja mam? No powiedzmy tutaj, no i co? Skoczysz tu dzisiaj? Nie skoczysz. Nie ma opcji nawet. Skocz! No wskocz! Dobra, jest. Udało się. Udało się. Dobra, dawaj tą ciężarówkę. Jezu, teraz się zbugowało wszystko, nie. Dobra, mamy. Dobra, gdzie mam z tym jechać teraz? Gdzie mam z tym jechać teraz? Pewnie z powrotem, co? Do tego typa. Tutaj gdzieś, czyli musiałbym się nawrócić. Jakoś. Dobra, jedziemy. Nie odczepiła się naczepa, więc zespoczy. Się nadaje do tirów jak. Jeżdżać, pacany. Dobra, ja mam tutaj zjechać. Gdzie mam z tym jechać? Czekaj. Poczekaj, gdzie mam z tym jechać w ogóle? Tam mi się mapa nie otworzy, nie? No bo... Po co? Dobrze. Dobrze jadę. Już mi się myszka zbugowała. To znaczy gra. Dla jasności. What are you doing? Yes. Się źle skończy zaraz. No to czuję. Jeszcze kawałek tylko. Dobra. Jest, mamy to. Fała. Koniec misji. No. 7000. Brawo, 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 brawo. I zapisujemy. Co teraz? O, jest telefon chociaż. Here, now. Don't screw around. What an asshole. No i mamy literę T, Torino. Ciekawe, co tym razem wymyślił. Pacan. I gdzie mam znowu z tym jechać? Mm,
litery ty szukam. Gdzie ona jest? Nie widzę tu nic. Super. Gdzie jest ta litera ta, kuźwa? Tu jest, tak. Dobra, no to teraz tak. Trzeba wjechać na autostradę. Nie, poczekaj, bo to i tak trzeba jechać tym mostem całym zasranym. Jedziemy, no co? Co nam pozostało? Jedziemy do następnej misji. Zobaczymy, co tym razem wymyślił. Co wymyśliła ta cholera. Idealnie. Dobra, jeszcze zrobimy zapis, żeby przypadkiem czegoś nie spieprzyć. No i dobra. Możemy iść teraz. Co ty chcesz, człeku, ode mnie znowu? Zrzut. I got a 13-6 fat vulture, need to acquire adrenaline baby, over. But in 15 by the fat moon, break your heart, over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax, he's in prison upstate, D-wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign. Unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them. But you do know all about that, right? Dang! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country, and over here you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later.
No. Come on, get out of here. Ciekawe. Udaj się do El Castillo del Diablo na pustyni. Super. Nie tym autem, tym. To znaczy, gdzie mam się udać? Gdzieś tam, ja pierdzielę. To bym sobie pojechał. No, to żem poszedł do całości teraz. Co, na pieszo? Całe wezenie. Nie ma tu jakiegoś czegoś, no. Będzie wesoło, już widzę. Daleko to? Stąd? Bardzo daleko. Geniusz ze mnie po prostu. Geniusz nad geniuszami, dobra. Czy jakiegoś auta szukać? I jak nie, to na piechotę opieprzamy. Schudne trochę może. A jakieś pozytywy tego są. O, słyszałem auto jakieś. Coś tu niby jeździ. Jakaś nadzieja tu jest. Stój. To tu potrzebna ciężarówka. Było od początku tędy jechać, to nie, na skróty się pojedzie, nie? Pewnie. Dobra, jadę tędy. Spokojnie. Nie kombinuję. Co to jest tutaj? No. Jesus, what took you? Torino, where you at? Miles away. No time for niceties, kid. Choose a vehicle, grab the equipment I provided, get to that drop zone and wait for that package. Maybe. Weź odpowiedni pojazd i dostań się na szczyt góry. To chyba najlepiej ty mnie. Jeśli nienawidzę motorów, ale nie mam za dużego tutaj wyboru. Nic! Motorze głupi, jedź w tą stronę. Poza wodą. Omijaj tę wodę. Dobra, mamy tu drogę. Raczej ona poprowadzi mnie na szczyt, nie? Gdzie ty jedziesz? Zastanawiam się, czy ja dobrze wybrałem.
driving now. Jesus, will you stop doing that? Dziwne na razie są te misje od Torino, naprawdę. I co teraz mam zrobić? Hold up! Shit! Pilot says he's got trouble. Two agency choppers coming in on an intercept. Can you see them? Yeah. Shoot them down! Protect the cargo at all costs. Ja pierdziut, gdzie mam te rakiety śmieszne? O matko jedyna, gdzie one są? Poczekaj, pokaż się tu. Zacząłem trafiać nawet. Ja jestem ostatni jebaniec tutaj leżeć. Już? Super. I co, mam po tą paszkę iść? Dzielcie się, nie mam na was czasu teraz. Motorek to był debila. Dobra, żyję. Żyję. Jedź. Powiedzcie mi tylko jedno. Kto co widzi w tej grze, to ja nie wiem, ale ona u mnie powoduje zwroty takie totalne. Dobra. Spróbuj wbić się tylko tu na górę, błagam cię. Jeszcze gdzieś dalej jest. Dobra, tutaj. Zaraz. Już pobiegnę sobie tutaj naprawdę. Daruję sobie. O, tu jest auto jakby co, więc luzik. Okay, get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Watching or listening or both. Hmm.
Dostać kontrwanty do kryjówki. Matko jedna. Gdzie to jest teraz? Tu gdzieś, dobra. Teraz trzeba wyjechać stąd jakoś. Może w jakiś bezpieczny sposób, chociaż raz. Bezpieczny sposób. Nie mów tego więcej. Można powiedzieć, troszkę w dupiu, tu trochę tutaj w dupiu jesteśmy i to auto zresztą się nie chce tak dobrze prowadzić, żeby... Że tak powiem... Nie jest wesoło. Dobra. Tutaj. Co to za jakieś opuszczone miasteczko? Jebiście, że mnie wywaliło gdzieś na koniec świata. Gdzie ja mam daleko do Torino w ogóle? Daj se kuźwa spokój. Ja się tu zesram teraz, normalnie. Cóż no. Zrobił nas bambuko, teraz muszę na piechotę zapieprzać, no. Nie mam wyjścia. Tam, ta, dam. Uwielbiam takie misje po prostu. Ty niby miałeś auto, a teraz nie masz nic. Dobra, mam auto. Dobra, jadę. Nie chcę żadnych misji tych. Jakbym pojechał tędy, to dojadę. Trzy misje tak naprawdę chyba zrobione. Trzy albo cztery misje zrobione dla Torino. Jestem ciekaw, ile on jeszcze ma za nadrzuł ich. Kuźwa, no co za debil. Dziękuję, że się odwróciłeś jednak. O matko. Powiem wam, Rage'a mam ostatnio takiego na tego GTA, ale i tak nie ogram. Próbuję bynajmniej. O, jesteśmy na miejscu. Robię zapisik. I to było tutaj. Cyk. No i mamy to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie, a my się widzimy za tydzień w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. Trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!